Witamy Państwa na meczu 11 kolejki 3 Ligi Kujawsko-Pomorskiej tenisa stołowego. Solecki Klub Uczniowski, Klub Sportowy Top, gra dzisiaj z drużyną AZS UMK Toruń. Soleczanie debiutują w trzecioligowych rozgrywkach. Nigdy w historii jeszcze nie grali w trzeciej lidze. Jest kolejka, jak wspomniałem, 11. Zajmujemy bardzo dobre czwarte miejsce w tabeli. W trzeciej lidze, przypomnę, gra 12 zespołów. Zajmujemy miejsce czwarte w 10 spotkaniach, 12 punktów. Natomiast goście AZS UMK Toruń na razie na miejscu 7 z dorobkiem 7 punktów. Teraz mecz niedawno się rozpoczął, teraz trwa pierwsza runda singlowa na stole drugim, który oglądamy. Daniel Szczepański, lider soleckiego zespołu, gra z zawodnikiem AZS UMK Michałem Tyburkiem. Teraz początek seta czwartego. 2-1 prowadzi Daniel. Teraz trzeci punkt dla Tyburka. W tenisie stołowym pojedynki ligowe gramy do 3 wygranych setów. Każdy set do 11 zdobytych punktów. Oczywiście przy stanie 10-10 gramy na przewagi. Daniel, jak wspomniałem, jest naszym liderem. Na razie w 10 spotkaniach ligowych zdobył 25,5 punkta. Ta połówka to są punkty liczone z gry deblowej, ponieważ gdy zawodnicy wygrają debla, a deble będziemy za chwilę oglądać, to przyznajmy im po pół punktu. Serwis Tyburka. Piękna akcja, kontra topspin forehandowy. Piąty punkt dla Daniela. Przypomnę, 2-1 w setach dla Szczepańskiego. Teraz nie odczytał dobrze rotacji. Tyburek zdobywa piąty punkt, teraz dwa serwisy Daniela. Tym razem Tyburek nie odebrał serwisu. 6-5 dla naszego zawodnika. Jeszcze 5 punktów wzięli go od zwycięstwa w tym spotkaniu. Miejmy nadzieję, że to się uda. Siódmy punkt, ponieważ będzie to niezły sukces. Michał Tyburek jest zasłużonym graczem toruńskiego zespołu. Wcześniej, podobnie jak kolega ze stołu obok, na stole obok, nasz zawodnik Mikołaj Krzyżański gra z Piotrem Lisewskim. Zarówno Lisewski, jak i Tyburek wiele lat grali w Elektryku Toruń, teraz są na studiach na UMK i reprezentują barwy tego trzecioligowego toruńskiego klubu. 8-6 dla Daniela. No i teraz lekki błąd przy topspinie forehandowym, uderzenie w siateczkę. 8-7. Teraz kolejny punkt dla Tyburka i 8-8 zapowiada się zatem końcówka, zacięta końcówka tego czwartego seta. Miejmy nadzieję, z korzystnym wynikiem dla Daniela. Piękny atak po przekątnej, po prostej, błąd Tyburka. Taką piłkę oczywiście bardzo trudno zablokować albo rzucić z powrotem na stół, ponieważ odbicie top spinowe, piłka leci grubo ponad 100 km na godzinę, także dziewiąty punkt dla Daniela po pięknej akcji. Teraz znowu odrzucił rywala od stołu i niestety błąd przy próbie smeczu. Jak piłki takie, mimo że wyglądają na dosyć proste, to takie na pewno nie są, ponieważ Tyburek, gracz UMK Toruń, nadał tej piłce dużą rotację. 9-9, końcówka czwartego seta, serwis Daniela. Piękna wymiana topspinowa, topspin po przekątnej, forehandowy, teraz backhand. Piękna akcja, najładniejsza akcja dzisiejszego spotkania na pewno. 10-10 dla Michała Tyburka. 10-9 dla Michała Tyburka, przepraszam. Serwis Daniela, miejmy nadzieję, że Daniel zdobędzie tą piłkę i będziemy grali na przewagi.
Tak. Zagrał po przekątnej, później po prostej Danieli. Michał Tuborek z backhandu myli się, uderza w siateczkę po 10. Gramy teraz do 2 punktów przewagi, a serwujemy na zmianę. Normalnie w secie każdy gracz ma po 2 serwisy, przy grze na przewagi i serwisy na zmianę. No i kolejna wspaniała wymiana. No, gramy teraz już w trzeciej lidze. Wymiany zdarzają się naprawdę bardzo fajne. Zatem zachęcamy kibiców na przychodzenie na nasze mecze. Zobaczymy, jak zagramy do końca, tak? Daniel wyrównał po 11. Przed chwilą była przewaga Tyburka. Teraz po 11. W międzyczasie na stole obok Mikołaj Krzyżański przegrał 3-1 z Piotrem Lisewskim. Także goście prowadzą 1-0. Zaraz zobaczymy. Końcówka czwartego seta. Daniel nie odbiera piłeczki. 12-11 dla Tyburka. No i dobry odbiór Tyburka. Minimalnie przestrzelony atak Daniela i 13-11 w secie czwartym dla zawodnika AZS UMK Toruń. Przed nami zatem set piąty, decydujący. Na stole obok, przypomnę, Piotr Lisewski pokonał Mikołaja Krzyżańskiego 3-1 w setach, także Toruń prowadzi 1-0. Teraz odbywa się gra druga, natomiast na stole obok za chwilę zagramy singiel trzeci. W tenisie stołowy mecz trwa do 8 zdobytych punktów. Na razie 1-0 dla AZS UMK Toruń. Do 8 zdobytych punktów, maksymalnie gier jest 14, czyli mecz może zakończyć się wynikiem 8-0, 8-1, 8-2 i tak dalej. Do wyniku 8-6. Wyniku 8-7 nie może być w tenisie stołowym, ponieważ jest 14 gier. Ewentualnie, jeżeli rozegramy wszystkie 14 gier, jest wynik 8-6 lub 7-7. Zaczęliśmy piąty set, piękny atak Daniela po przekątnej, po prostej. Wiadomo, jak zmieniamy, gdy zmieniamy kierunki ataku, rywal nie spodziewa się, nie może dobrze przygotować się do obrony. I Daniel zdobył pierwszy punkt, teraz wyrównał Michał Tyburek. Teraz błąd Tyburka, uderzenie backhandem w siatkę, 2-1 dla Daniela. Ja przypomnę, jak wspominałem, Daniel 25 punktów, 25,5 punkta. Mikołaj Krzyżański, drugi punktujący w naszym zespole, 18,5 punkta dopiero dotychczas zdobytych. Trzeci w punktacji Szymon Paliwoda, 13,5 punkta w bieżącym sezonie zdobył i na miejscu czwartym ostatni z naszego podstawowego składu Tomek Łojewski, 10,5 punkta. 3-2 w piątym secie dla Daniela. Jego serwis. Dobry odbiór Tyburka i Daniel myli się przy uderzeniu z backhandu. 3-3. Przypominam, jest to set piąty. Dzisiaj 11. kolejka trzeciej ligi. UKS Top Solec Kujawski podejmuje AZS UMK Toruń. Kolejna ładna akcja. Obaj gracze grają bardzo ofensywnie, także wymiany topspinowe są tutaj na porządku dziennym, można powiedzieć. 4-3 dla Daniela. Gdy któryś gracz uzyska piąty punkt, wtedy będzie zmiana stron. 5-3 dla Daniela i teraz następuje przejście na drugą stronę, tak aby każdy gracz miał wyrównane szanse. 2,5 seta na jednej ze stron. Także 5-3 dla Daniela, no 6 punktów dzieli go od zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że utrzyma tą przewagę, zobaczymy. Na stole drugim rozgrzewa się nasz kolejny zawodnik Tomek Łojewski, też za chwilę zagra grę singlową. Daniel w siateczkę z backhandu, 5-4. Widać, bardzo kombinacyjnie gra Michał Tyburek. Odchodzi od stołu, później kontruje. Teraz
Dużo szczęścia w tej akcji dla zawodnika z Torunia, 5-5. A kolejna wymiana kontra topspinowa, 6-5 dla Tyburka. No, przypomnę, przed chwilą Daniel prowadził 2 punktami, także jak widać w tenisie stołowym sytuacja zmienia się bardzo szybko. Odrzucił od stołu po raz kolejny gościa z Torunia. Ale te kontry Tyburka są bardzo groźne, na szczęście. Teraz zagrał w siateczkę 6-6, piąty set, przypomnę. Drugie spotkanie, druga gra pojedyncza dzisiejszego dnia, teraz net. Podczas gdy piłeczka zawadzi o siateczkę przy serwisie, wtedy oczywiście powtarzamy, jest to tak zwany net. I pięknie, teraz znowu zmiana kierunku z backhandu, szybko na forehand, Tyburek nie zdążył. 7-6 dla Daniela Szczepańskiego. Ej, kolejna ładna akcja, tym razem nieskuteczny blok Daniela po prostej. Znowu chciał zmienić kierunek. Nie wyszła ta akcja, 7-7, bardzo dramatyczny mecz na tym stole. Dwa serwisy Tyburka. Piękny backhand z obu stron. Piękna kolejna wymiana, 8-7 dla Daniela. Miejmy nadzieję, że jeszcze zdobędzie te 3 punkty, które pozwolą mu wygrać tego seta. Siedem dla Daniela, teraz Tyburek wyrzucił z backhandu. Nasz zawodnik blisko zwycięstwa, jednak nawet prowadząc praktycznie 10-4, 10-5, nie można być pewnym zwycięstwa, bo różne rzeczy w tenisie stołowym na tym poziomie się zdarzają. Trzeba grać absolutnie do końca. Teraz 10-7. No, 3 piłki setowe i meczowe oczywiście dla Daniela. Bardzo by się przydał ten punkt. Przypominam, na razie przegrywamy 0-1. UMK jest niżej od nas w tabeli. Liczymy na zwycięstwo w tym spotkaniu, ale jak widać, no, bardzo dobrze grają zawodnicy z Torunia. Na pewno nie będzie dzisiaj łatwo. Teraz kolejny punkt dla Michała Tyburka, 10-8. Przypominam, ostatni, piąty set spotkania Szczepański, Tyburek. Jest zdobyty 11. punkt w piątym secie. Po dramatycznym pojedynku 3-2 dla Daniela Szczepańskiego w meczu z Michałem Tyburkiem. Jesteśmy w sali zespołu szkół. Przed chwilą mieliśmy okazję obejrzeć grę pojedynczą w meczu ligowym, meczu trzeciej ligi tenisa stołowego. W trzeciej lidze gra od bieżącego sezonu solecki zespół UKS Top Solec Kujawski. Dzisiaj mamy mecz z UMK, AZS UMK Toruń. Takie mecze rozgrywamy praktycznie co 2 tygodnie w Solcu. Sezon trwa od września do marca i ja myślę, że jak Państwo zobaczyli na tym spotkaniu, naprawdę są to bardzo emocjonujące i godne polecenia widowiska. Bardzo dużo dobrego technicznego tenisa stołowego. Kto jest miłośnikiem tej dyscypliny, a na pewno jest takich wielu w Solcu, ponieważ od 20 ponad lat gramy w Solcu w ping-ponga. Zapraszam na salę, gramy mecze ligowe, amatorzy również mają swoje rozgrywki, Grand Prix zakończone tydzień temu, całoroczne od stycznia, nowa edycja. Wszystkie informacje o naszej działalności na stronie www.mlks-solec-kujawski.bnx.pl. Jest to trochę historyczna nazwa strony, ale pod taką nazwą to funkcjonuje. I rzecz najważniejsza, którą dzisiaj chciałem jeszcze Państwu przekazać, ogłaszamy nabór do naszego klubu. Trenujemy oczywiście cały czas dzieci, są to dzieci głównie z podstawówki. Od grudnia, czyli praktycznie od dzisiaj, rusza nowy nabór w naszym klubie. Zajęcia w zespole szkół na jednej z małych salek. Czasami wchodzimy też na salkę dużą, 3 razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek o godzinie 17. Także zapraszamy wszystkich chętnych praktycznie od drugiej do piątej klasy szkoły podstawowej z Solca Kujawskiego, z okolic.
Myślę, że będzie okazja zawarcia nowych znajomości, pogrania przede wszystkim w ping-ponga i nauczenia się naprawdę, naprawdę dobrze grać w tenis stołowy, ponieważ jest to, myślę, dyscyplina bardzo popularna i na pewno każdemu się przyda. Także poniedziałek, środa, piątek od godziny 17, sala zespołu szkół, a kto to zapomni, to proszę w wyszukiwarkę wpisać nazwę naszego klubu UKS Top Solec Kujawski. Tam na pewno wyskoczą informacje. Także serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo.